Wróćmy na kartotekę nabywcy. Z tego miejsca możemy także skorygować dokumenty. Do tego służy faktura korygująca sprzedaży, którą mogę w tym miejscu stworzyć. System utworzy dokument, wypełniając jednocześnie informacje dotyczące nabywcy i wszelkie inne wartości domyślne, czyli na przykład warunki płatności, dane odbiorcy faktury. Uzupełnijmy od razu dane daty sprzedaży, daty obowiązku VAT. W typie możemy wybrać konto i wpisać dane ręcznie. Oczywiście faktura jest z założenia na minus i wystarczy wpisać ilości z plusem. System automatycznie zrobi aktualizację do minus. Natomiast możemy użyć kreatora faktury korygującej, który pozwoli nam łatwiej zarządzić wierszami przed i po. Wybierzmy jeszcze przyczynę korekty, korekta ceny. Wybierzmy nasz dokument. Zmieńmy cenę sprzedaż projektów. Cena w wierszu po będzie mniejsza o 200, czyli podajemy 800. I OK. Oczywiście wybraliśmy korektę ceny, czyli system. Jeszcze musimy utworzyć wiersze sprzedaży. OK. System wyliczy różnicę i wprowadzi tą różnicę do wartości. Oczywiście inne typy korekty pozwalają na korekty ilości, ceny, wartości, stawki VAT. Wybrały się też wymiary. Spróbujmy zrobić podgląd księgowania. Wygląda OK. Zaksięgujmy dokument. I otwórzmy. Zaksięgowany, można go wydrukować. Przed i po korekcie. Wróćmy także na kartotekę naszego nabywcy. Ctrl F7, zapisy księgi. I widzimy nasze dwa dokumenty, które księgowaliśmy, fakturę i fakturę korygującą z informacją o kwotach i kwotach pozostałych.